Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy dosyć specjalny odcinek, bo mamy trochę do omówienia. I wydaje mi się, że jedną informację, z którą się podzielę, to część osób może powiedzieć, no wreszcie. Ale zanim powiem, o co dokładnie chodzi, to jesteśmy na Metin 2 Wiki. Jak wiecie albo nie wiecie, w projekcie jest już 30 map odwzorowanych przeze mnie. I co dalej? No, na tym oczywiście nie kończymy, bo mamy kolejne mapy do odtworzenia. Czyli zaraz oczywiście wam przedstawię, co zostało zrobione, co nie zostało jeszcze zrobione i czego w sumie raczej nie zrobię. Bo mogą być pewne komplikacje, ale dlaczego? Dowiecie się już niebawem. Zaczynając, tutaj oczywiście mamy wszystkie mapy do Hunio, Gino, Shinso, te tereny neutralne, lochy, wszystko, no dużo tego jest. Metin jednak sporo tych map wypuścił, jakby nie patrzeć. Ale spokojnie, jestem przygotowany. Mamy coś takiego. Pańcik nam pomoże. I jest też taki szczegół. Zauważyłem, że część map nie została też w ogóle tutaj, nazwijmy to, wymieniona. I ja tu pokażę coś takiego. Tutaj jest mój spis. Czyli mamy tutaj takie coś. Pierwsza mapa, jako zrobiłem, druga, trzecia, piąta, dziesiąta i tak dalej. I aktualnie jesteśmy przy strażnicy Nemere. Co dalej? No dalej oczywiście też już mam rozpisane, co teoretycznie mogłem jako kolejne zrobić. Tylko to jeszcze jest do przedyskutowania przeze mnie. Sam ze sobą muszę pogadać, co następnego chcę zrobić. Ale na przykład jeżeli chodzi o te mapy, które nie są wymienione w wiki, lub może gdzieś tam ukryte są, nie mam pojęcia, no to przykładowo Wyspa Skarbów. Czyli można powiedzieć, że taka oto mapa, inaczej mówiąc Goblin. No jak widać oczywiście w każdym folderze jestem przygotowany, mam tam różne zdjęcia, o to niektóre to pewnie ktoś może skojarzyć, skąd te filmy zostały wzięte, no ale można powiedzieć, że jakoś tam jestem przygotowany, więc to miałem pobrane i jakoś trzeba było to odtwarzać, no bo w końcu Metina nie mam na komputerze. No, więc jest taka mapa jak Goblin i jeszcze tam jakieś inne mapy. Przejdźmy do rzeczy, bo będziemy zaznaczać, co zostało zrobione, co nie zrobione i co nie zrobię. Żeby jasno i wyraźnie było widać, co jest. Właśnie, ja miałem kamerkę w ogóle delikatnie obniżyć. O, bo zapomniałem. Zacznijmy. Zrobione. No to Hunio, no to tu oczywiście póki co odpada, czyli mamy... Mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze widać, chyba że jakoś kontury. Nie, bo to już będzie źle. Bakra mamy zrobiona. Imhę mamy zrobioną. Tak? Tak, bo już nawet nie pamiętam dokładnie. Daje Yami. I w sumie Imha... Poczekajcie, Imha... to chyba jakoś to ostatnie było, nie? Zaraz to twierdza, loch pająków, daje Yami. A to daje Yami było, dobra. Czyli jak daje Yami, to znaczy, że te Songpa i Miryang to tego nie będę robił. No bo to w sumie to Imha... znaczy daje Yami, to praktycznie to jest jedno i to samo. Mapa Likanów, no to tego nie ma. Dobra, to oczywiście na razie zaznaczymy, co zostało zrobione. Dolina Orków, proszę bardzo, jest. Góra Sohan oczywiście jest. Świątynia Hwang. Piekielne Katakumby. Jak coś nie będę wiedział, co to za mapa, to oczywiście na wiki sobie przejdziemy. Las Duchów jest. Wężowe Pole oczywiście jest. Melejki nie. Obrona Statku, to jest jego teren neutralny? Myślałem, że to bardziej pod Yoharu już podchodzi. Pustynia Yongbi. Spalona, wieża demonów, no jak widać, no całkiem zielono się tu robi. Czerwonego lasu nie ma, kraina nie ma, świątynia Zodiaku... zaraz, jak to wyglądało dokładnie, świątynia Zodiaku? A! No, to też... A tej mapy to ja nie widziałam. Ale ładnie, czekaj, co to za mapa jest? Bo my się chyba normalnie respimy na środku, nie? Czyli tutaj. To normalnie można też tak jakby chodzić? Bo to nawet nie wiedziałem, tylko ja nie będę musiał, jak będę chciał takie coś odwzorować, to będę musiał na pałę to zrobić. Bo nikogo raczej tam nigdzie nie było, tylko na środku. To jest ciekawe w sumie, no. No ale nie, to tego oczywiście nie mamy. Bazar.
Płaskowyż iluzji, a to co to jest? A, to. Dobra, to już wiem co to jest, no to tego nie ma. Lochy pająków, no to oczywiście przyjściutkie są. Piękna sprawa, jak to się mówi. Lochy małp, to były lochy małp. To jest loch pająków. Jedynka, dwójka jest, trójka jest, no i razem z baronówką, no to jest. Grotta jest, dwójka jest, smoczek jest. U mnie to jest oczywiście smoczek, w grocie dwójca jest. No i loch pająków, trójka z baronówką. Dobra, tego... To póki co odpada, bo to mapy 90. Setna jest, Nemerka i Razador, korzenie zła. Świątynia Ohao, Erebu, a to chyba od 95, jakoś tak? Pałac Króla Smoków, no to wszystko możemy zaznaczyć, że jest, bo ta każda mapa to tak samo wygląda, tylko tam boss inaczej trochę wygląda. Dalej, to już nie, kontynent Johara to cała odpada. Mapy specjalne, strefa walki, czy... Popatrzmy. Aha, tego jeszcze nie mam. Konkurs OX jest, obszar ślubny jest, plac zabaw jest. Wojna Królestw. Czy ja tutaj mam jakiegoś folder Wojna Królestw? Nie, nie mam czegoś takiego. Bitwa 5 relikwiarzy? A, i takiej mapy też właśnie nigdzie nie widziałam, a podobno jest też coś takiego. Nie wiem, pierwszy raz takie coś widzę. No ale to przed chwilą to tutaj to nie zauważyłem, żeby było. Czyli Wojna Królestw, nie mam pojęcia co to jest. Arena Wojen Gildii? A to, no to wiadomo co to jest za mapa, ale tego też jeszcze u mnie nie ma. Czyli póki co tak to wygląda. Można powiedzieć, że lewa strona całkiem spoko wygląda. Środek no mniej, a tutaj no jest jak jest. Dobra, niezrobione. Czyli nie mamy M1 Hunio, M2 Hunio, M3 chyba to się nazywa. Tutaj w Shinso nie mamy. Tu też nie. Mam nadzieję, że to będzie w miarę dobrze widoczne, bo na tym czerwonym to tak średnio. No i ogólnie mapa Likanów, no to może zaznaczyć jako jedno. No właśnie. I czego tu nie mamy? Schronienie Melej. No, ta Melejka to jest w sumie tak samo, tak będzie wyglądać. Obrony statku nie ma, chociaż to malutka mapa, to bez problemu się zrobi na pewno. Kraina Gigantów, świątynia. Aha, to też oczywiście, bo to przenosi nas później do map, na który od setnego, nie wiem, od któregoś tam od setnego albo 105 tam można się chyba przenieść jakoś tak i tam się expi dalej. Tu mapy 90 to jeszcze nie ma oczywiście. 95, chociaż upewnię się, świątynia Ohao, pokażcie mi. Ja to już z pamięci mówię, bo wiadomo, ja już dawno nie grałem. Gdzie to świątynia Ohao? Tu. No, dobrze zapamiętałem, 95. No, to przynajmniej taki plus. Zaklęty las, było się tam wiele razy. No i tutaj strefa walk, to tego nie ma, to nie ma i to. No i uwaga. Nie do zrobienia. Jak dla mnie port nowego kontynentu. Znaczy, ja powiem tak. Ja oglądałem dosyć sporo streamów, filmów i muszę przyznać, że ta Johara jest ciężka do zrobienia. Ona jest taka dosyć egzotyczna, to gdzieniegdzie takie, nie wiem do czego to porównać, ale tak to nie wygląda to jakby to był taki metin, tylko takie jakieś magiczne, jakieś takie rzeczy, takie jakieś grzybki świecące, to różne rzeczy, nie na niektórych mapach. I ja jak tak patrzyłem, no to powiedzmy gdzieś ludzie na 1/4 mapach, danych mapach przebywali i no to powiedzmy, że jakoś tam to można by odwzorować. No ale co z 3/4? Ja mógłbym powiedzieć tak jak zawsze, że po prostu zaimprowizować. O tu chyba przez przypadek coś na film. O właśnie. Że mógłbym zaimprowizować. Johara to jest taki kontynent, że ja bym faktycznie nie chciał tu już na odwal robić. No bo to by wychodziło na to, że część bym mógł zrobić, a kolejna dużą większą połowę to bym musiał po swojemu, czyli to co mi przyjdzie do głowy to po prostu stworzyć.
Mi się wydaje, że to akurat by zbytnio nie przeszło. I to by była strata czasu. Osoby, które przebywają na Joharze i mają ten pierwszy level czempiona, 10, 15, 30, no to by wiedzieli, co i jak wygląda. A u mnie to na pewno by mogło to źle wyglądać. Dlatego tak pomyślałem, że ja na dzień dzisiejszy po prostu z Johary zrezygnuję. Jest tam parę map, nie pamiętam jak one się nazywają, jest dosłownie prosty teren, dookoła są praktycznie mury i gdzieś tam jakieś drzewka i tak dalej, no to gdzieniegdzie faktycznie mógłbym to odwzorować, nawet po prostu sugerując się minimapą samą. To tak, no ale co z resztą? Patrzcie ile tu jest tych map, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 17 map. Bardzo dużo. I tu jest właśnie problem. Ale zanim przejdziemy do tego, co mówiłem na początku, czyli pewne rozwiązanie. Najpierw zobaczmy, ile mam map, które mogę na dzień dzisiejszy, powiedzmy, zrobić. Czyli te, co są niezrobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, tego drugiego nie liczmy, bo to samo, 9, no brał na statku, no powiedzmy tak, no 9, to 10, bo to dosłownie taka maciupeńka to jest mapka, 11, 12, 13, tu wszystko jest, mapy od 90 poziomu to też trochę problematyczne mogły być, ja kiedyś oczywiście przebywałem na nich, jak grałem w Metina, to poniekąd pamiętam co i jak, ale też mogłyby być pewne komplikacje, ale chcę je zrobić, bo mapy 90 są jednak ważne. 15, 16, 17, 18. 18, o matko, świątynia Ohao, to będzie ciężkie do zrobienia, ale da się. No powiedzmy 19. Co to jest Erebu w sumie? Nie pamiętam. Aha, to jest bossem po prostu. Ja już w ogóle się pomyliłem, 18, 19, chyba tutaj już naliczyłem 20, mogą po prostu tu sobie zapisać, no ale powiedzmy 19 albo 20. Tutaj jest 21, 22, 23, 24 mapy jeszcze mogę teoretycznie stworzyć, to jest bardzo dużo. I to, co tutaj oczywiście widać, bo wiadomo, mówiłem, że tu są jeszcze niektóre mapy, które nie są wymienione w ogóle w wiki. Battle Royale w sumie, o, nie jest wymieniony, a Battle Royale, tu chyba też właśnie gdzieś tutaj... To jest praktycznie pustynia. To po prostu wystarczy przerobić to, co już mam, to wystarczy przerobić, zmienić bloki tu na sochankę, tu powiedzmy na, nie wiem, M1 Pyungmo, a tu tutaj spalona i to praktycznie mapa jest gotowa. Tylko chyba gdzieś jeszcze jakieś filmiki chyba widziałem, to bym musiał zobaczyć, czy te budynki, namioty i tak dalej, one są, czy ich nie ma. Więc to, Battle Royale nie ma, nie widziałem. Wyspa Skarbów, Bitwa Pięciu Relikwiarzy, co to jest? A to, no to nawet nie wiem, czy ja to zbytnio zrobię, bo nie ma to w sumie nigdzie zbytnio materiału, nigdzie nie ma, ja tylko zdjęcie znalazłem, więc nawet nie wiem, czy ja to zrobię. Melejka, Świątynia Zodiaku, Johara, no właśnie, i tak to wygląda. No, czyli tutaj na tym zdjęciu mamy w sumie 23 map do zrobienia, plus kilka, których tam nie zostały wymienione, tylko pokazałem, że coś takiego jest. I nie wiem, czemu to mi na czarno zaznaczyło, no ale to już powiedzmy, że poprawimy, no. O, więc tak to wygląda. I jakie teraz mam plany? No bo powiedzmy, że te mapy będę mógł zrobić, no ale co z resztą? Chociaż niektóre mapy to no, mogło być trochę problematyczne. Padłem na pomysł, nie za bardzo chciałem, ale tak pomyślałem, że chyba jednak trzeba, żeby pobrać jednak Metina na komputer. Dlaczego? Są pewne mapy, które chciałbym wykonać dobrze. Nie byle jak, tylko żeby były dobrze. Ktoś wie, o jakie mapy może chodzić? No możliwe, że poniekąd ktoś pomyśli, że mapy M1, M2, innych królestw. To się zgadza, jak najbardziej. Co za tym by szło? Żadnego konta oczywiście nie mam zamiaru kupować, nie mam zamiaru żadnego item shopa ładować, więc by wchodziło w grę Global,
brazylijski Global oraz Privy. Więc trzy miejsca, w które mógłbym zajrzeć. Wydaje mi się, że jest to do zaakceptowania. Akurat nawet dołączyłem do pewnego Discorda, chyba największego w Polsce, który informuje, jakie Privy startują. I bym musiał się zainteresować, jak to by wyglądało. Czy załóżmy, bo ja nawet nie mam pojęcia, czy którykolwiek z Privów ma content Johary. Kontynent. Bo nawet jakby miał, to ja po prostu bym mógł tam wejść, tylko no wiadomo, w chwilę bym niestety raczej musiał pograć, bo tam nie wiem, czy tam od razu bym mógł po prostu wejść na tę mapę, bo skoro na globalu to trzeba mieć pierwszy level czempiona, a to no chwila, moment się tego nie robi, bo to trzeba też piękną kwotę zainwestować, pieniędzy. Powiedzmy, że Johara odpada, że Joharą się nie zajmujmy. Ale są właśnie inne mapy, które mógłbym zajrzeć, czyli to właśnie te M1, M2, mapa Likanów. Mapa Likanów to też jest w sumie no, dosyć ważna mapa. A filmiki jak pokazywali gracze jak grali Likanem, no to tylko tyle, że przez środek mapy przebiegali. No ale co z tego, że środek mapy, jak, uwaga, już pokazuję. Środkiem mapy przechodzili, a jeszcze tu w prawo można iść, tu w prawo, tu w lewo takie. No właśnie, co? Powiedzmy, że środek bym odwzorował, no ale co dalej? No właśnie. Więc Likanem to nawet na globalu bym mógł zacząć, bo tam chyba nie ma limitu czasu, ile jesteś, tam tyle jesteś. Czyli bym mógł po prostu sobie stworzyć jakiegoś wilka i tyle. I bym mógł wywołać wilka z lasu. I co za tym też idzie, bo tak pomyślałem, że jeżeli chodzi o przyszłe aktualizacje, no to już jakby miał jakąś postać, może jakimś cudem jakiegoś konia, monta jakiegoś, nie wiem skąd, może jakimś cudem bym znalazł, no to bym mógł też po tych aktualnych mapach, co ja już stworzyłem, pochodzić i zobaczyć, czy mógłbym coś zmienić, zaktualizować, poprawić. Albo coś ominąłem może po prostu. Jest to możliwe. W Pyongmo dosyć dużo rzeczy pominąłem. I po jakimś czasie udało mi się je znaleźć. Nawet po 3 latach. 3 lata później znalazłem coś, czego u mnie nie było. Więc no... takie wydaje mi się, że jest rozwiązanie. Ja się tak zastanawiałem, jak do tego podejść. No i wydaje mi się, że... już nawet niebawem będę musiał jakiegoś klienta ściągnąć. No bo niby jest parę map, co jeszcze mogę bez Metina ściągnąć, no ale to wydaje mi się, że niektórą część no to będę musiał po prostu się jednak czymś wzorować. Wydaje mi się, że i tak bardzo dobry postęp zrobiłem, 30 map odwzorowanych, niektóre po prostu nawet już zburzyłem i postawiłem też na nowo, o wiele lepiej wyglądają, czyli na przykład takie Grota Wygnańców i Lochy Pająków, czyli te wszystkie mapy zostały poprawione, wersja 2.0, jak ktoś widział lub nie widział. No i to by było chyba na tyle. Przybierałem się trochę do tego filmiku, żeby go nagrać, żeby to w miarę sensownie już wyglądało. No i jak widzicie, przynajmniej wiecie, wiemy, na czym teraz stoimy, co nam jeszcze zostało do zrobienia. Czyli bardzo dużo map w sumie, skoro przez 3,5 lata, jakoś tak, zrobiłem 30 map, a jest jeszcze 20 parę do zrobienia. Być może też kolejno około 3 lat mam przed sobą. No bo wiadomo, że jakieś filmy specjalne będą omawiające, kolejne 5 map, to porównanie tu minimap i tak dalej, no to trochę też zleci. Więc wydaje mi się, że chyba na tym możemy zakończyć. Wszystko już chyba wiadomo, o co chodzi. A ja muszę się zainteresować i pomyśleć, co by tu ściągnąć. No bo też plus jest taki, że jakbym miał klienta, powiedzmy Gameforge'a, no to mógłbym pokazać zdjęcia porównawcze. Ale oczywiście mojego niko by nie było widać, bo wiadomo, ja już bym chciał w takim swoim małym zaciszu, powiedzmy, to robić wszystko. Więc to nie będzie tak, że będę pod nickiem Asus 18 biegał czy coś. To będzie jakiś taki nick, nie wiem, wymyślony tak naprawdę. Tak, żeby nikt mnie nie poznał. A jak na privie bym się sugerował, no to już raczej zdjęć bym nie pokazał. No to wiadomo. Ktoś by mógł nie być zadowolony, że coś tu z privem jest związane. A z brazylijskim Metinem to nie mam pojęcia. Czy można pokazywać, czy nie? Bym musiał się zainteresować.
Jak to załóżmy z filmami na YouTubie, czy to są te brazylijskie, czy nie? Bo tylko słyszałem, ale nie interesowałem się. I w jakim języku tam mają, że nie było, że po portugalsku wszystko. No ale zobaczymy, może przynajmniej po angielsku jest. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. To był taki dosyć informacyjny filmik. A kolejna mapa... Wydaje mi się, że teraz mogę zdradzić, skoro pokazałem, co tu jest do zrobienia. Kolejna mapa, jaką chcę zrobić, to Czerwony Las. Bo już miała być zrobiona chyba z 3 mapy wcześniej. No ale były pewne komplikacje i musiałem to przeskoczyć. Czerwony Las i być może któryś bym poruszył M1, M2 i tak dalej. Bo jak tak przeglądam te streamy i patrzę, myślę, kurde, no chciałbym już jednak te M1 innych królestw porobić, nie? Jak patrzę, jak to wygląda, te swoje budynki, ze swojego Pyongma mogę tutaj przenieść, bo praktycznie wszystkie są jeden do jednego. I właśnie nie mogę się też doczekać, żeby tych innych M1 to porobić. Bo i chcę, żeby to byle jak nie wyglądało. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w 31 mapie. Już niebawem. To do zobaczenia.